Cześć. Wiele z Was pytało, jak w Cepterze grillować. Czy można w jednej patelni ugrillować rybę z kiełbasą, czy można zrobić warzywa z mięsem? Otóż przystąpimy dzisiaj do praktycznego pokazania, jak to zrobić w jednej patelni, żeby było szybko, smacznie, zdrowo. Te produkty, o których będziemy dzisiaj mówić, które będziemy pokazywać tradycyjnie, znajdziecie w naszym sklepie cepterpolska.pl. Jeżeli chodzi o patelnie grillowe, one są wyjątkowe. Wyjątkowe z tego względu, że są cięższe niż pozostałe patelnie do smażenia. Mają takie grube, karbowane dno. To jest ruszt. Kiedy smażymy, kiedy tutaj grillujemy, kiedy tutaj pieczemy, tłuszcz wytapia się z naszego mięsa i spływa poniżej, czyli nasze mięso nie pływa w tym tłuszczu, jest fajnie odcedzone. Eleganckie, pozłacane uchwyty. To wyróżnia właśnie Ceptera na tle innych firm dzisiaj na rynku, cepteropodobnych, metalopodobnych, że te uchwyty się nie nagrzewają, pozostają zimne podczas gotowania. Ale również wielką zaletą jest to, że jeżeli naczynia są metalowe, w całości, to właśnie taką patelnię, jeżeli będziecie mieć tylko ochotę, możecie ją włożyć w ten sposób do piekarnika. Tutaj się nic nie przypali, nie stopi. Jeżeli chodzi o patelnię i wszystkie naczynia Ceptera, one są indukcyjne, pasują do każdego źródła ciepła, są to naczynia do kuchni gazowej, elektrycznej. Patelnia, którą trzymam w dłoni, to jest patelnia grillowana, okrągła, o średnicy 28 cm, wraz z pokrywką daje nam tutaj 3 litry pojemności. Więc możemy sobie grillować w zasadzie wszystko. Ja nawet tutaj robię kotlety mielone bez tłuszczu. Druga patelnia grillowana jest owalna, ma 30 cm w tym najszerszym miejscu i 2,5 litra pojemności, bardziej wypukłą pokrywkę. Na innym filmie, na naszym kanale, znajdziecie w tej patelni przepis na pieczenie ryby, na zimnej patelni, także jest to coś innego, coś nowego. Dlaczego Was zachęcam do takiego grillowania? W Polsce grillowanie lubimy. W zasadzie, kiedy zaczyna się majówka, później okres całego lata, spotykamy się ze znajomymi, z rodziną, żeby sobie pogrillować. Nie ma w tym nic złego, jest tak najbardziej, endorfiny się uwalniają, jest to spotkanie towarzyskie. Ale na co warto zwrócić uwagę? Kiedy biesiadujemy przy grillu, wystarczają 2 godziny, wdychając te substancje smoliste, można to porównać do wdychania paczki papierosów. Tradycyjny grill na rozpałce, na węgle, na brykiecie uwalnia przede wszystkim benzopiren, to jest ta czynna substancja kancerogenna, o której mówimy w okresie smogu podczas jesieni i zimy w Polsce. Również uwalniane są WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Takie bardzo skomplikowane substancje, które powodują, że w naszych żyłach, w naszych tętnicach, w naszych naczyniach krwionośnych tworzą się złogi, że my to jedzenie bardzo źle trawimy. No i prawda jest taka, też ostatnio byliśmy u znajomych, przygotowali grilla. Dawno nie jadłam, więc po prostu miałam takiego smaka na kiełbasę, na szaszłyki. No i zjadłam ze smakiem oczywiście, bo oczy by jadły, wszystko tak pięknie kolorowe wyglądało, ale wieczorem, no to po prostu brzuch się odmówił posłuszeństwa. Ciężko strawne to było, także można powiedzieć, że w nocy umierałam po takim jedzeniu i często tak jest właśnie, że jak się spotykam ze znajomymi, to potem mówimy, ale się najadłem, ale się obżarłem. Grunt w tym, żeby jedzenie było lekarstwem, a nie trucizną. Jeść, a odżywiać się, to jest różnica. Żebyśmy byli dożywieni, a nie przejedzeni. Chodzi o to, że jeżeli kupujemy dobre produkty w sklepie, zwracamy na ich kolor, na ich jakość, na ich kształt, to żeby ich nie zepsuć podczas gotowania. Chodzi o to, żebyśmy smażyli bez tłuszczu, gotowali bez wody, żebyśmy potrawy przygotowali we własnym sosie, we własnej parze. I właśnie tutaj będziemy grillować. W tej okrągłej patelni, w patelni grillowej 2,5 litra. To jest moja patelnia, którą użyjemy do praktycznej części. Ona ma 10 lat. Zobaczcie, wygląda prawie jak nowa. Czyszczę ją naszym mleczkiem Zepto, który kupicie u nas w sklepie cepterpolska.pl. Na sucho, to jest ważne. To mam, to wytłumaczę też na innym filmie, jak dekonserwować naczynia, jak je pielęgnować, jak o nie dbać, jak je czyścić, żeby były jak nowe, żeby Wam po prostu znajomi ich zazdrościli. Także zimną patelnię stawiamy na kuchence. Ja to pozwolę sobie przygotować na kuchence indukcyjnej Ceptera, bo ona jest precyzyjna, jeżeli chodzi o osiągnięcie temperatury. Tu klikam 240 stopni i w 1 sekundę ta temperatura jest przekazywana do akutermicznego dna. Także jest to bardzo wygodne. Im mocniej nagrzejemy patelnię, tym lepiej. Więc w tym momencie ustawiamy na kuchence 240 stopni. Szybciej nagrzewa się przykryta pokrywką patelnia. Taki test, który pozwala nam na sprawdzenie, czy jest już osiągnięta optymalna temperatura dna patelni, to jest test kropli wody. Czyli do patelni wlewamy trochę wody.
poczekamy, aż się nagrzeje. Jak ta woda aparuje, to znaczy, że jeszcze nie osiągnęliśmy osiąganej temperatury. Jeżeli z wody powstają koraliki rtęci, jeżeli ta woda biega po całym rozgrzanym dnie, to jest to idealny moment. Tak jak mówię, do grillowania im bardziej, tym lepiej. Co dzisiaj będziemy robić? Przygotowałam tutaj w pojemnikach próżniowych waksy, w szklanych pojemnikach z leksanową przykrywką, jedyne takie na rynku, które mają specjalne zawory kulowe. Zawór otwieramy. Słychać, jak puszczamy powietrze. Przygotowałam tutaj mięso. Mamy plaster karkówki, mamy tutaj plaster polędwiczki z indyka i tradycyjnie kiełbasa. Kiełbasa na grillu musi być. Mięso jest nieprzyprawione, bo ja akurat, ja tak lubię. W tym momencie też jestem na diecie. Po ciąży jeszcze parę kilo mi zostało, także liczę, że w ten sposób gotując, smażąc, grillując, jeszcze tych w krótkim czasie zgubię te zbędne kilogramy. Jeżeli lubicie zioła, przyprawy, dodatki, musztardę, piwo, wino, miód, to jak najbardziej można to mięsko sobie wcześniej przyprawić. Jeżeli przygotowujemy w ten sposób mięso w waksach, to jest to idealne rozwiązanie na marynatę, bo w krótszym czasie to mięso jest bardziej aromatyczne. Także w ten sposób też możecie mięsko w waksach, pojemnikach marynować. Ok, czyli mamy tutaj mięso. Dodatkiem w tym samym czasie będziemy też grillować łososia. Grillowany łosoś w karcie menu w restauracjach to jest 30-40 zł. Tutaj za parę złotych możecie przygotować to u siebie w domu i wiecie, że to robicie na czystym ruszcie, a nie na przypalonym, wieloletnim, rakotwórczym, brązowym, w takich restauracjach, jak widzicie nieraz w telewizji, przy kuchennych rewolucjach, tak? Moi drodzy, podstawa naszej diety to powinny być warzywa, więc możemy grillować. Mamy cukinia, bakłaże, jest papryka, tutaj też jest czerwona cebula. Zachęcam do grillowania ananasa, pomidorów, dosłownie wszystkiego, co macie w lodówce. Czosnek przekrojony na pół jest rewelacyjnie aromatyczny, jakże zdrowy, bo działa przeciwzapalnie. Więc w okresie, kiedy wszyscy dbamy o odporność, powinniśmy sobie takie właśnie obiadki, kolacje serwować. Ja cenię sobie ten sposób gotowania, bo jest szybki. Przy małym dziecku teraz doceniam to, że tego czasu jest naprawdę bardzo mało, więc staram się łączyć pracę z domem, z dzieckiem. Mam bardzo obserwującego psa, więc mało jest czasu właśnie na gotowanie. Wrzucam wszystko do rozgrzanej patelni i za parę chwil ciepły posiłek jest gotowy. Ok, sprawdzamy, jak nagrzana jest nasza patelnia. Odłożę pokrywkę na bok. Troszkę wody. O, idealnie, możecie to zobaczyć, tak, poproszę operatora kamery, który nam pokaże, jak wygląda nagrzana patelnia. Właśnie chodzi o ten stan, kiedy woda, tutaj robi się taka poduszka powietrzna i ta woda dosłownie biega po dnie patelni. Widać to? O tak, właśnie tak. Więc możemy powiedzieć, że jest to jak najbardziej nagrzana do smażenia, do grillowania patelnia. Wrzucamy mięso na rozgrzane dno, mocno to mięso dociskamy, pozwolę sobie wszystko powrzucać i za chwilę to będziemy, czyli tak, dociskamy, jest to ważne, bo zamykają się pory mięsa, wcina się białko i to mięso się lepiej obsmaża. Przy tradycyjnym grillu obracamy to mięso, ten czarny dym okopcony, osmolony osadza się na naszym mięsie i potem jest tak, jemy kiełbasę, mamy całe brudne ręce, nie da się ich domyć, to wyobraźcie sobie, co się dzieje z naszym przełykiem, z naszym żołądkiem, jeżeli to czarne się osadza na ściankach naszych narządów wewnętrznych. To jest dieta, która szybko prowadzi do braku kondycji zdrowotnej. Mocno dociskamy, żeby te karby odniosły się właśnie na naszym mięsie. Ja patelnię grillową uwielbiam, często właśnie jak wpadają niezaplanowani goście. Albo ostatnio brat przyjechał z ekipą, robił u nas takie prace budowlane, przedłużyło się. Wiedziałam, że chłopaki byli głodni po robocie, więc wystarczyło wyciągnąć po prostu patelnię, wrzucić kilka kawałków mięsa, kiełbasy i zjedli ze smakiem. Pogoda nie sprzyja na grillowanie na zewnątrz, a można to było zrobić w domu. Nie kopci się, nie dymi, nie ma przykrego zapachu, jest to bardzo czyste i estetyczne. Jeżeli chodzi o taki sposób przygotowania, szukam ryby. Tutaj mamy łososia. Łososia przekładamy. O, mogę Wam jeszcze pokazać. O, obrócimy tą karkówkę na drugą stronę. Bo już sama się obsmażyła. O, w ten sposób. Tutaj również indyk też jest gotowy. Kiełbaska ugrillowana, voilà.
łosoś. Łosoś ma delikatniejszą strukturę i w zasadzie krócej się grilluje, więc wystarczy go tylko wrzucić na koniec. Tutaj powtykamy nasze warzywa. Warzywa też możemy zrobić na koniec, w momencie kiedy powyciągamy resztę, po prostu ugrillować je, bo one dojdą krócej. Cebulę wrzucimy w ten sposób, żeby ona nabrała aromatu. Paprykę. Możemy się bawić w obracanie tego mięsa, tak jak przy tradycyjnym grillu, z jednej strony na drugą. W zasadzie ten pierwszy moment odsmażenia jest już gotowy, tak? Więc możemy dać mięso wyżej, a warzywa niżej. Jeżeli chcemy, żeby to było bardziej soczyste, jeżeli chcemy zachować tą wodę jeszcze i tłuszcz mięsa, możemy zamknąć pokrywkę. I w zasadzie możemy też zredukować ciepło, bo patelnia grillowa ma to do siebie, że to grube dno, jak się nagrzeje, to godzinami będzie gorące. Więc w zasadzie możemy to wyłączyć. Możemy to wyłączyć, możemy przejść w tym momencie do gości, możemy zająć się swoimi rzeczami, a obiad będzie ciepły, jeżeli za parę godzin ma wrócić na przykład mąż z pracy, tak? Albo jeżeli będziemy jeść późną kolację, to również w tej patelni jest to bardzo gotowe. Co więcej, patelnię grillową możecie elegancko wyłożyć na stół. W tym celu pokrywkę, która jest z naczynia, kładziemy w taki sposób i gorącą patelnię stawiamy na stole. Jest to elegancka waza, każdy się częstuje, jest to ładne, kolorowo. Pamiętajcie, że my również posiłki zjadamy zmysłem wzroku, więc im lepiej jedzenie wygląda, tym lepsze potem te doznania smakowe, nasze kubki smakowe bardziej się takim jedzeniem raczą. Zwróćcie uwagę, jest wyłączone źródło ciepła, patelnia na wyłączonym palniku bardzo intensywnie się jeszcze gotuje. Naczynia Ceptera są właśnie jedyne na rynku pod kątem tego dna. Szukajcie oryginalnych naczyń, bo tylko te dają Wam 100% satysfakcji. Takie naczynia znajdziecie na naszej stronie cepterpolska.pl. Za sekundkę pokażę Wam, jak wyglądają te potrawy już gotowe. Przełożymy je na talerz, bo to jest nasz dzisiejszy obiad. Ok, podnosimy pokrywkę, przekładamy nasze grillowane mięso na talerz. Zobaczcie, jak ma piękny, soczysty, brązowy kolor. Ważne jest, że mięso w cepterze nie kurczy się tak jak w przypadku tradycyjnego smażenia. Tutaj tracimy zaledwie do 5%, bo wytapia się woda, sok i tłuszcz, a na tradycyjnym smażeniu jest to niestety aż 30%, więc zapłaciliśmy za mięso, a ono nam ucieka za okno. Tutaj mamy kiełbaskę. Ktoś lubi mocniej, ktoś lubi mniej. Obrócę ją na tą podpaloną stronę. Grillowane warzywa. Grillowany łosoś. Łosoś można grillować dwoma stronami. Ja akurat zrobiłam tą stroną bez skóry, ale również ta strona ze skórą bardzo fajnie, aromatycznie i smacznie wygląda, więc w zasadzie to jest dowolność, jeżeli chodzi o wasze preferencje. Zachęcam Was do takiego szybkiego gotowania. Jeżeli podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę. Wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiliśmy, patelnia grillowa owalna, patelnia grillowa okrągła, płyta indukcyjna firmy Cepter, pojemniki próżniowe Waxy, jak i wiele, wiele innych produktów typu aparat Bioptron, filtry do wody, filtry powietrza, Cepter kosmetyki, znajdziecie na naszym sklepie cepterpolska.pl. Dziękuję.